Mamy wytypowanych następców na miejsce Teodorczyka. Oczywiście czasu jest mało i trwają teraz intensywne rozmowy z tymi zawodnikami. Mam nadzieję, że uda się w miejsce Łukasza sprowadzić wartościowego zawodnika. No, parę razy przyjeżdżałem tutaj na Bułgarską z innymi drużynami. Z reguły to były mecze na szczycie, jak to się nazywało, i pamiętam atmosferę, jaką kibice Lecha Poznań potrafią wytworzyć, że ten cały stadion kipi, żyje i naprawdę gra się niebywale trudno. Dlatego bardzo mocno liczę na to, że drużyna będzie mogła liczyć na takie wsparcie. Na razie będzie to niewielkie modyfikacje od ustawienia 4-2-3-1, natomiast będę pracował nad tym, żeby Lech potrafił grać w różnych systemach gry, w różnych ustawieniach. Będzie nam to bardzo potrzebne i w lidze, ale szczególnie w europejskich pucharach, także i 4-4-2 i 4-3-3 to będą systemy, w których bym chciał, żeby drużyna umiała sobie radzić. No, przede wszystkim chciał się skupić na ofensywnych zawodnikach, na zawodnikach, którzy dadzą nam trochę więcej atutów, jeżeli chodzi o grę w ataku pozycyjnym. Dlatego poza brakiem właśnie na pozycji tego wysuniętego napastnika, myślę, że jeszcze jeden ofensywny zawodnik, przynajmniej jeszcze jeden ofensywny zawodnik na pozycji skrzydłowego bądź środkowego pomocnika byłby mi bardzo potrzebny. Mam pewne pomysły, ale na pewno nie mogę powiedzieć, że już poznałem drużynę. Jeszcze nie miałem okazji żadnego treningu z zawodnikami przeprowadzić, także na takie wnioski jeszcze potrzebuję trochę więcej czasu. Bardziej do przodu. Oczywiście, że bardziej do przodu, ale myślę, że chcemy grać w Europie, czyli musimy mieć odpowiednio rozłożone proporcje, jeżeli chodzi o grę ofensywną i defensywną, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby ostatni sezon Lecha, to uważam, że jako wicemistrz kraju no, troszeczkę za dużo bramek, bo 40 stracił w lidze, to jednak jest sporo. Myślę, że to dawne czasy, element jakiejś takiej, powiedzmy, próby mobilizacji przed ważnym meczem. Zawsze bardzo duży szacunek miałem do klubów, które miały oddanych wiernych kibiców, które potrafiły tworzyć fajną oprawę i atmosferę na meczu. Na pewno do ścisłej takiej czołówki zalicza się tutaj Lech Poznań. Jeszcze raz powtórzę, że atmosfera na tym stadionie jest naprawdę wyjątkowa i to jest to, na co liczę. Także myślę, że ja chciałbym się skupić na sprawach tutaj szkoleniowych, boiskowych, treningowych, a kibicom zostawić ich pracę. Oni wiedzą najlepiej, jak mogą drużynie pomóc. Potrzebujemy jak najszybciej grać na miarę możliwości, grać na miarę umiejętności. Po prostu ja chcę w pełni wykorzystać potencjał tych zawodników, który w szatni w tej chwili jest, bo wydaje mi się, że on nie jest do końca wykorzystywany. Zawodnicy mają pewnego rodzaju ograniczenia, które bym chciał właśnie zniwelować. Chciałbym uwolnić z nich taką grę zbliżoną do ich limitu, a nie jakąś taką zachowawczą, mało odważną.
Na razie jeszcze nic mi nie zapłacili. Zdecydowanie jest to wyzwanie dla mnie. Jest to trudny moment, ale niezwykle ciekawy klub, niezwykle ciekawe miejsce z ogromnymi perspektywami, możliwościami i to jest to, co powoduje, że czuję ogromną taką chęć do tego, żeby spróbować tutaj w Lechu.